pokażę. Moja natura sportowca to się grze. Mam powiedzieć, że jest jakby pierwsza osłona. Ale wszystko wskazuje na to, że Państwo jako media, dziennikarze, coś widzicie, macie swoje badań. Więc wszystko na to wskazuje. Natomiast ja mogę tylko powiedzieć w tej chwili, życzę wszystkim pozytywnego wyniku, a jednocześnie to, co podczas całej kampanii prosiliśmy mieszkańców Świętokrzyskiego, czy mieszkańców Kielc, aby wzięli udział w wyborach, aby mieli możliwość zdecydowania, ale ci, którzy dzisiaj jeszcze może nie są zdecydowani, nie wykorzystają ten dzień. Do 21 lokale są czynne. Jeżeli ktoś był niezdecydowany, jeszcze może dokonać wyboru i spełnić swój obowiązek obywatelski. Jakie spodziewa się pan konferencji? Myślę, że do Państwa też niedługo dowiedzą się. Wiem, że pierwsza konferencja, słuchając w tej chwili, jadąc tutaj na Komisję Obowiązek w Radiu, słuchałem, że o 13 będzie pierwsza konferencja Państwowej Komisji Wyborczej podająca pierwsze wyniki konferencyjne, także trudno w tej chwili ocenić, ale z wiadomości, które otrzymuję też od znajomych, nazwijmy to, nie tylko tu w Kielcach na przykład, ale też w innych miastach, widać, że jest bardzo duża frekwencja. Czy to są tylko takie słowa na przykład mieszkańców danej gminy, danej dzielnicy czy danego osiedla, że widać jakoś komisjami, które dotychczas chodzili, było sporo osób, wydaje się, że jest teraz dużo więcej. Więc jest to optymistyczny kierunek, pokazuje, że jednak społeczeństwo obywatelskie budzi się i wypełnia swoje obowiązki. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Państwu też życzę. No jest to taki element chyba dla każdego obywatela w tym kraju, pewnego przeżycia. A z drugiej strony chyba większej świadomości, że dzisiaj naprawdę możemy zdecydować, jeżeli mamy swojego kandydata, jeżeli mamy osobę z danej listy zaufania, na niego oddać głos. To jest chyba najważniejsze dla nas dzisiaj. Dziękujemy.